Doroczną tradycją w turnieju o Puchar Wójta starły się piłkarskie drużyny LZS z całej gminy. Bierzemy co roku udział, jest to już taki bardzo standardowy, bardzo fajny turniej. Przed sezonem zawsze gramy, ale jest to bardziej dla rozrywki. Cieszymy się, że wszyscy razem się tutaj możemy z naszej gminy spotkać. Wspólnymi siłami zawsze gdzieś co roku na innym boisku to rozgrywamy. W tamtym roku było w Kotorzu, tutaj w tym roku akurat gościmy w Turawie. Piękna hala tutaj oddana, także szatnie mamy piękne, można się tutaj fajnie ugościć. LZS Turawa jest gospodarzem imprezy już drugi raz. W zależności od ilości drużyn jest robiona albo drabinka, albo dwie grupy. Jak teraz mamy 5 drużyn, to nie jesteśmy w stanie inaczej zrobić, jak tylko na zasadzie każdy z każdym. Nagrody zawsze są fundowane przez gminę Turawa, tutaj jest pełna współpraca. W organizację zawodów angażuje się też szereg działaczy i sponsorów. Mamy takich fajnych ludzi, którzy działają tak naprawdę za nic. W LZS Turawa działa sekcja tenisa stołowego, kulturystyki czy kajakarstwa, jednak największą widownię przyciąga właśnie piłka. Mój syn tutaj gra od 2 lat, z jakimiś tam też mniejszymi, albo większymi sukcesami i bardzo mu się podoba. Też mieszkamy niedaleko. Kiedyś dawno temu mój teść Zenon Smok nawet był założycielem tego klubu sportowego. Mój mąż nie chciał kultywować właśnie tych korzeni. W końcu wnuczek zaczął grać i też się cieszymy z tego powodu. To jest piękna pogoda, to jest raz. A druga sprawa, że z małżonką myśmy zaplanowali sobie dzisiaj taki weekend niedzielny. Bardzo kameralnie jest tutaj, ale ogólnie przyszliśmy pokibicować każdemu. Tutaj jest osobne. Mimo że taki turniej to przede wszystkim dobra zabawa, to do walki o Puchar Wójta piłkarze musieli się przygotować. Treningi 2 razy w tygodniu. Myślę, że wystarczyły, żeby coś tutaj pograć więcej. Słoneczko świeci, ładna murawka, można tylko grać. Czego się spodziewacie? Jakiego wyniku? Wygranej. Czego mamy się spodziewać, jak nie wygranej? Potu, krwi i zwycięstwa. Południe, słońce świeci, także są ciężkie warunki do grania. Parafrazujemy oczywiście naszych zawodowców, także my jako osoby, które teoretycznie grające na niższym poziomie, no musimy uczyć się od najlepszych, prawda? Na podium turnieju stanęły kolejno LZS Ligota Turawska, LZS Turawa i LZS Sokoły Bierdzany.